i no nie wiem jeszcze. O! Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, a dzisiaj mamy niesamowitą postać, czyli Virtuoso. Dzień dobry. Ale kozacko ci wyszło. No, także Virtuoso to jest gracz RLCS-ów, jedyny w zasadzie... Albo dobra, do tego zaraz przyjdziemy. Idźmy do meczu. Dobra, to nie wiem, pierwszy odcinek na kanale chyba będzie po angielsku, bo wiadomo, Virtuoso mieszka aktualnie w Irlandii, co nie? Mhm. Nie, no już możesz. Tak. No to lecz, że tutaj taka była zagadka, bo pewnie większość z nowych graczy nie wie, ale Virtuoso w sumie nigdy z tego przed chwilą mi powiedział, że nigdy nie mieszka w Polsce, ale gada po polsku. Nie, perfekcyjnie po polsku rozmawiam. Matka jest Polką, ojciec jest Nigeryjczykiem, ale perfekcyjnie mi się wydaje, że po polsku. Ideolo, ale naprawdę. Chłop nigdy nie był nie mieszka w Polsce i gada bardzo fajnie po polsku, jak sobie przed chwilą pogadaliśmy. To jest jedyny Polak, któremu aktualnie, to znaczy aktualnie nie ma. Są jakieś RLCS-y niedługo? Nie, no, może za 2-3 miesiące. A jak będą RLCS-y, to będzie prawdopodobnie jedyny Polak w RLCS-ach, tak, że będzie można pokibicować. Dokładnie. Będę miał nową drużynę. No, nową drużynę, ale na razie nie spoilerujemy. Ale będzie drużynka. Bardzo fajna. Znacie ją nawet. O, fuck. Dobra. Aha! Czekaj, dobra, czekaj, chwila tryhardu, może zaraz polecić, żeby w pierwszej rundzie nie odpaść. Nie, spoko teraz tryhard. Czekaj, są turnieje, to jest tyle gierek, że w sumie nie musimy tak dużo gadać też. Ile jest rund w turniejach? 3? Czy 4? A nawet nie wiem. Pierwsza, druga... 5 minimum, chyba 5. Okay. 5? Okej. Best of 3 są dwie ostatnie. Ta, pamiętam teraz, ja już bardzo długo nie grałem w inne turnieje. 5 jest, no teraz już na pewno wiem, że 5. A, ja właśnie znam tego Biga z tej drużyny. Taki nickname ma dosyć popularny, się wydaje. Jak znasz, to znaczy, że niedobrze. Okej. Okay. Spróbuję strzelić, albo nie. Nie. What? Proszę, dobra, na wstecznym. W złomka się bawimy. Dobra, nadrabiamy, trzeba to wygrać. Już kilka dni nie grałem, to... Grałeś kilka dni? Nie, kilka dni nie grałem, to będziesz trochę musiał mnie... ten... Ja? Co ty gadasz? Kurde, o co mnie tu bierze? Ja tu jestem drewniakiem nowym i tak dalej. Ziomek z RLCS-ów i tutaj takie rzeczy daje. Dobra, to strzelaj. Pokaż to. Mam 0 pusta. Pewnie się dziwicie, dlaczego nie gramy 1v1-ów jak zwykle z nowymi ludźmi. Otóż dostałem łomot solidny, ale jak będziecie chcieli, to może... Nie wiem, albo mnie, albo Virtu. No mówicie. Nie wiem, w sumie chciałbyś dokopać niewinnym. No czemu nie? Podam ci. Jak będzie ktoś to zobaczysz, to oczywiście. Chciał mnie bąbnąć. On nie wie, kim jestem. Nie wie, chyba ci nie zna, no. Virtuoso największy bumper. Aż tak? Tak. Pokaż moc. O nie, okej, ślamy tutaj. O, też zapomniałem dodać, jesteś pierwszym, jedynym Polakiem, co ma alfa boosta chyba, co nie? Tak, no właśnie, to co widzicie, co z niego tyłka się wysuwa, to jest alfa boostik. Alfa boost, bardzo droga. No. Chyba najdroższy ten, najdroższa rzecz. Ile white hat, nie jest white hat droższy? White hat? Nie, chyba boost jest chyba 6000 dolarów już tego, bardzo drogo. Nie mam pojęcia w sumie, ale... No generalnie nie kupuję. Wiecie już dlaczego Backes mod jest OP? Nie, ja też operowałem Backes modem bardzo długo, bo nie miałem na to... Już nie ma po co. Nie miałem kasy, no nie ma po co, ale teraz mogę, to sobie kupiłem i... Zawsze cena idzie do góry, no bo... No nie zdobędę. Więcej nie można dostać tego, no nie? Tylko jest, nie wiem, ze 100 czy 4 autobusów, to... A czy to jest tak, że niektórzy z RLCS-ów dostają to z Afryka, czy nie? Nie, właśnie zawsze ludzie to myśleli, no właśnie, nie, w sensie tak teraz mi się skojarzyło. O, ale spinczowałem, w sensie tak mi się teraz skojarzyło, że kiedyś było takie przekonanie, że tak. Na RLCS-ach ludzie to z Afryki dostają, ale nie, no nie ma tak, nie ma ja dokładnie skania. Tak samo myślałem, na zawsze. Ten, Wirt już sobie ten, bied RLCS-ów i myślałem, super, będę miał alfa boostika. Nie, dokładnie, do Signixa mamy kontakt i ja myślałem, ej, kiedy mi dawacie nowego boosta, założyłem i dowiedziałem się, że wszyscy sami kupują na swoje pieniądze. Wiesz mniej więcej ile jest alfa boostów na rynku? Nie wiem właśnie, no... Ciekawe. Trudno znaleźć nawet już.
No ciekawe ile jest. Wiecie co, no w tym turnieju to powiedzmy, że było takie rozgrzewkowe, żeby sobie pogadać wstępnie i przychodźmy na rankedy zagrać. Ranked na mojej znienawidzonej mapie, nie wiem jak to się do niej... W RLCS-ach też nie lubię tej mapy, bo jak grasz w RLCS-ach tak długo, na przykład 3-4 godziny, to twoje ten oczy są po prostu zmęczone, no nie? I zawsze jak gra na tej mapie, mi się wydaje, że ta mapa jest bardzo ciemna. Jest bardzo ciemna. W sensie mi to takie plamy wnerwiają mega. To takie czarne cienie, czy jak to się nazywa. No, no, wiem, wiem. Dawaj Hiszpana zrobimy, pokażemy im zagrywaczkę. Dobra, Hiszpana. O. Tak, tak. No kurde, pokazują jak się gra, rankedy to... Wiecie, tamto to było rozgrzewkowe, a teraz jeszcze bardzo ciekawa sprawa, bo zapytałem Virtuoza przed nagrywkami w sumie z ciekawości. Dlaczego masz nick Virtuoza? Właśnie oglądałem RLCS-y i gościu się nazywał Maestro, jeden, którego oglądałem. I po prostu wygooglowałem. A synonimy. No. I synonimy, tak, było Virtuoza i wtedy zacząłem używać Virtuoza. No, to jest tak śmieszne w sumie. O, fajnie wyszło, bo fajny jest, fajne pseudo. Nick. No, kozacki w sumie. Bo dużo ludzi po prostu ma ten, swoje imię jako... No nick, tak, w sensie bardzo dużo ludzi generalnie jakieś, nie wiem, jak ma imię Kuba, to Jacob i tak dalej. Jakaś przeróbka od imienia i... Robię paski głowa. No. Tak. Ty robisz też, czy robisz... Wiesz co, ja nie mam... Od wczoraj zacząłem robić tutaj, widzowie będą w szoku, ale od wczoraj. W sensie w tym meczu jeszcze nie robiłem speedflipów, postkickoffów, bo się czuję mega niepewnie, ale wczoraj zacząłem sobie w sumie próbować i nie wychodziło aż tak źle, paradoksalnie. Jestem typem, a właśnie, od razu cię zapytam, dużo spędzasz czasu na freeplayu? Jak byś to powiedział, chociażby w porównaniu? Nie, nawet nie wiem jak to powiedzieć, bo wiem, jest a dużo tylko w trakcie ludzi, szukania tylko freeplaya. No, bo ja na przykład nigdy, nawet czasami jak szuka gierki, to na freeplay sobie wchodzę porobić reseciki, to jest moje zajęcie. Takie wiesz, totalowo casualowo. Ja wchodzę na Rocketa i freeplay może 20 minut i wtedy zaczynam grać rankedy. No ale jednak jest rozgrzewka, nie? Tak, jest rozgrzewka zawsze, ja nigdy nie... Ja takie robię, nawet teraz tak zrobiłem. Napisałem do ciebie, czy jesteś ready? Ty napisałeś ok, to wbiłem na Rocketa i jestem. Ja nie wiem, ja zawsze bez rozgrzewki. Dobra, dawaj, podanie, asysta. Okej, jestem ciekawy. Dobra, to freestyler. El Virtuozinho. O kurde. Blisko, blisko. Dobra. Nie, no ale tutaj to jakoś łatwiej idzie. Ile masz teraz? Daleko do top 100? Na początku? Nie wiem, chyba ja mam 1700 elo, to trochę... W sumie nie mam pojęcia ile ma ten. O fuck, ale dobry Nie no! Dobra, pod ekranem. Nie, to... Co? O, to był mój ten, co? Jakim cudem? Jakim cudem? Ej, trochę skam. Z jednej strony kozak strzał, ale z drugiej strony bez jaj. Przecież to wychodziło. Ej, co to jest? Wychodziło. Przecież to wychodziło. Ej, to był totalny skam. Takiego skamu dawno nie widziałem. Sam chciał, żebym ja to strzelił. No. No. Ale bez jaj. Ej, to była przesada akurat, bo ta piła wylatywała. No nawet nie było blisko, żeby to weszło. No, to już wcześniej było. No, u mnie to totalnie wychodziło. Oj, drugi raz to sama mapa, jakim cudem w ogóle. Ja mam ją zdislajkowaną i ją szuka ciągle. Dam backlefta. Potem może inauguracja speedflipa będzie, nie wiem, może na tym odcinku, jak będziemy wygrywali. Musisz zrobić ten tutorial. Proszę cię, tutorial ledwo co trafiając. Nie, ja właśnie mam coś takiego, bo ja jestem generalnie takim perfekcjonistą lekkim. I że dopóki czegoś nie umiem kozacko, to się tego nie tykam. W sensie nawet nie to, że się nie tykam, po prostu jak czegoś nie umiem kozacko, to nie zrobię poradnika na ten temat. Przez to w ogóle nie mam poradników z Rocketa. Tylko jeden taki turbo a dobra, jedź. Jeden taki podstawowy, bo mnie często ludzie pytają, czemu nie zrobię poradnika z jakiegoś zagrania. No tak. Mi się wydaje, żebyś dużo miał wyświetleń. No tak, ale to jest właśnie to takie moje. W sensie jedyna opcja jest taka, żebym zrobił poradnik i żeby ktoś mi to zweryfikował, czy głupot nie gadam. To by było jeszcze git wtedy. No to... Ja tutaj jestem. O. Mogę zweryfikować. Inauguracja, nie będę się pierdzielił. Dobra, po wlewie trochę krzywy, ale... Ale nie będzie straconej bramy, więc sukces. To chyba nie, bo speedflip, coś czuję, że powyżej 2 sekund. A zresztą jak ktoś nie używa kick off timera, to nie wie o czym gadam, ale... Dobra. O nie, gwalno w ogóle. Colin. Ej, mamy cały mecz. 4 minuty 12 sekund jeszcze są, ledwo się zaczął. Spodziewałem się. A jeszcze! Nie no, już mówiłem to po pierwszym meczu i dalej zapomniałem tego powiedzieć. Bo generalnie Virtuoza też na przykład streamuje czasem. Jak często streamujesz w sumie? No ja nie wiem, tak. Zależy jaką ma.
ile motywacji mam, ale... A to tak jak u mnie, w sensie randomowe stringi. Nie, tak, randomowe. To... Kiedyś to streamowałem w każdy dzień, miałem taki... taki okres. Schedule, no okres miałem, że streamowałem w każdy dzień. No. Ale tak za bardzo już nie streamuję, bo mój kolega apparently Jack, nie wiem czy widzowie znają, ale on jest też profesjonalnym graczem, ale i on mi pokazywał ile po prostu więcej wyświetleń dostajesz na YouTubie i po prostu lepiej na YouTubie rzucasz to. No. A bo YouTube, a właśnie, bo też kontynuując to Virtuoso też założył YouTube, a na razie tam za dużo rzeczy nie ma. I generalnie też tutaj od razu apeluję, że jakbyście na przykład wbili do Virtuoso na streamki, to on je generalnie prowadzi w języku angielskim, więc wiadomo, że może się z wami przywitać po polsku. Ale jak będziecie, to nie piszcie do niego cały czas po polsku, bo wiecie jak to by było, jakby miał na dwa języki prowadzić, to tam ludzie by się wnerwiali, że nic nie rozumieją. No, ale no trochę szkoda, właśnie sobie myślałem, żeby zrobić, może nie Twitch po polsku, tylko może bym miał, nie wiem, wtorki albo jakiekolwiek dni, że tylko po polsku streamuję, no nie? By było fajnie. Albo YouTube'a też zrobić. No w sumie ciekawe. Virtuoso.pl. A to by było w sumie koks. W sensie też byś sobie pogadał po polsku, bo tak na co dzień teraz nie masz za dużo okazji. Ja kiedyś myślałem, żeby sobie angielskiego nie zrobić, tylko na zasadzie, żeby sobie potrenować język. Mhm. Ale na razie odpuściłem. Chyba lepiej po prostu spróbować zwiększyć community, no nie? Po polsku zadać. No tak, no. Robić po angielsku, bo jest w sensie tyle nie, ludzi, to dodatkowo, takie randomowo. To nawet nie to, żebym jakieś wyświetlenia, tylko żebym sobie samemu oglądał, jak sobie progresuję po prostu w gadaniu. Na tej zasadzie. To tylko i wyłącznie w ten sposób. No, dużo ludzi tak samo robi, ale chyba lepiej po polsku robić YouTube i Twitch, bo nikogo innego nie ma tak za bardzo. Jest no. Bruce i no nie wiem jeszcze. O! What? Co? Co to było? O, to było? 159! Ostatnio mi na streamie torturowali challenge'ami, żebym strzelał. Bardziej hejterzy! O tak! Już zrekompensowany. Ten przegrany turniej już mnie zupełnie... Dobra, jedź. Nie ufam ich kick-offom, się nie dziwię. Ale za tą bramę, za tego gościa, za to wszystko, nie no. Tu musicie zostawić łapkę. A i w ogóle, nie wiem czy to znowu powiedziałem, ale w komentarzu są rzeczy, linki do Virtuoso. Ale naprawdę, ale mi teraz morale skoczyły po tym pinchu. O, tego już nie zobaczyłem bardzo długo. No, niestety, nie każdy gracz ma, wiadomo, ten taki dryk rakietowy. Wcale to nie jest tak, że chyba nigdy takiego nie strzeliłem na meczu. Autentycznie, chyba nigdy nie strzeliłem, przynajmniej takiego szybkiego. Ja ci tutaj nie kłamię. No, wszystko nie, dla was, widzowie. Dobra, wypierdzielaj takie. Pokazujesz mi wszystkie twoje te umiejętności, jak grasz z graczem RLCS, tak, no nie? Musisz się pokazać najlepiej. Aha, no zobacz, brameczka. Nie no, nie no. Coś mówiłeś, że masz nowy team? Może to jest zapowiedź teamu, kappa. Nie, może cię ten, wezmę na suba. Na suba, żeby titla dostał. Nie no, kozacko. Po tym pierwszym meczu byłem smutny, że przegrana, ale tutaj teraz takie bangiery wleciały. Nie no, moim zdaniem wyszło bardzo fajnie. Ja tutaj naprawdę tutaj dziękuję, bo takiego gościa jeszcze wiadomo. W sumie tylko dwóch Polaków ma titla z RLCS. Drugą jest oczywiście Patrick, ale Patrick no. Był subem, więc tam nie pykał. Virtuoso no. Grał, więc w sumie jest jedynym takim prawilnym. No dobra, nieprawilnym. Tutaj nie będę umniejszał Patrickowy, bo też był kozakiem, że się w ogóle dostał do teamku. Ale Virtuoso pykał. No i możecie mu kibicować. Jak będą przyszły RLCS-y, to pewnie też damy info, żebyście tutaj pokibicowali, pooglądali trochę, żeby się podziało w tym esporcie. I co? Ja tutaj myślę, że... Nie wiem, ja jestem zadowolony z tego odcinka tutaj. Oczywiście zapraszam też na kanał Virtuoso, który będzie w opisie i tak dalej. No i jeszcze raz dzięki wielkie, że w ogóle się zgodziłeś wpaść na film. No, też dziękuję. Było cudowo. To elo. Hello.